Oj, Blizzard, chyba się troszkę pogniewamy. Kolejna z opcji w Battle for Azeroth zaczyna wyglądać nieco średnio. Otrzymaliśmy ostatnio nieco więcej informacji odnośnie tego trybu zapowiadanego, który nazywa się Warfronts, który ma być takim Warcraftem 3 wbudowanym w World of Warcraft. Już wcześniej jedną z takich pierwszych niepokojących informacji odnośnie tego trybu, która się pojawiła, to to, że nie będzie to tryb player versus player, tylko będzie to po prostu jakiś taki scenariusz, który będziemy odgrywać, a przeciwnicy z drugiej frakcji to będą po prostu NPC, boty, na które my będziemy po prostu grać. To było coś, co mnie zniesmaczyło, ale jakoś nie chciałem grzebać tego trybu. Dziś, tak jak mówiłem, otrzymaliśmy więcej informacji i już właśnie teraz tłumaczę. Ale zanim ruszycie na front w World of Warcraft, możecie również udać się na front w World of Tanks, gdzie pojawiła się nowa aktualizacja, która nazywa się 1.0, wprowadzająca m.in. nową grafikę, przy czym nie będzie to obciążać waszych systemów, więc jeśli wcześniej mogliście sobie grać, to teraz dalej będziecie mogli to robić. No i również rejestrując się z mojego linku, dacie znać firmie Wargaming, że jesteście ode mnie. No i dostaniecie również bardzo fajne nagrody za wpisanie kodu, który znajduje się na dole. No i też jest tutaj ten tank, którym właśnie teraz się poruszam, który nazywa się T15. I zaraz może uda mi się kogoś tutaj zajść dookoła. Boom! Udało powalić się jednego, niestety, jak widać, jeszcze troszeczkę brakuje mi doświadczenia w tej grze. Natomiast was zapraszam do rejestracji, no i do zobaczenia na polu bitwy. Zacznijmy od ilości tych Warfrontów. Warfrontów pojawi się więcej, ale dopiero po premierze w jakichś aktualizacjach. Jedynym frontem wojennym, który pojawi się na premierze, będzie front, który znajduje się w Arathi Heightlands. Jest to ten pokazywany na trailerach, gdzie będziemy jako hordziacy oblegać zamek Stormguard, natomiast jako alianci będziemy go bronić i też odpychać właśnie atakujące wojska hordy. Na trailerach, jak to zwykle bywa, wszystko wygląda bardzo fajnie. Mamy jakieś tam jednostki, które skaczą z tych statków latających, więc pewnie i takie się pojawią, będą jakieś maszyny oblężnicze. Wcześniej zapowiedziano różnego rodzaju generałów, którzy będą atakować czy też bronić, stąd też playstyle za każdym razem ma być nieco inny. O tym mówiłem już w jednym z moich filmów, który znajduje się teraz tutaj. Możecie go sobie kliknąć i to jest o Warfrontsach. Dzisiaj tylko o nowości. Co sprawiło, że kurczę, te Warfronty dla mnie zaczynają wyglądać trochę śmiesznie? Boże, zacznijmy od tego, że Warfronty zawsze się wygrywa. I w tym momencie zadałem sobie pytanie tak naprawdę, po co to wszystko jest? No i wyjaśnienia tego znajdziemy w kolejnych informacjach i zaczyna to przypominać troszeczkę odgrzewanego kotleta, który pojawił się już w Legionie. No i chodzi tutaj o Broken Shores. Zamysł na te Warfronty wygląda w ten sposób, że dana kraina będzie pogrążona w jakimś tam konflikcie. No i dajmy na to takie Arathi Heightlands, tam będą znajdować się punkty alianckie oraz punkty hordowe. Tam w tych punktach będziemy mogli oddawać jakieś zasoby. Mogą być to jakieś rzeczy z profesji, mogą być to jakieś rzeczy, które tam zostały zebrane, więc będziemy po prostu wkładać jakieś swoje zasoby, no i będziemy wypełniać taki po prostu paseczek wraz z graczami w naszym regionie. Gdy któraś z frakcji zbierze odpowiednią ilość tych zasobów, no to rozpoczyna się bitwa. I w tym momencie, gdy właśnie zebrane zostaną wszystkie te surowce, no to automatycznie kraina jest przejmowana przez tą frakcję. Więc jeśli horda dobije tam 100%, no to w tym momencie horda przejmuje na jakiś czas tą krainę. Wtedy też rozpoczyna się właśnie ten scenariusz, gdzie można wziąć udział, czy też może trzeba będzie wziąć udział chociaż raz w tym scenariuszu. No i tam właśnie będzie odbywać się ta bitwa, gdzie po prostu siłą rzeczy i tak wygramy. No i tu jest ten problem taki, jakby po co ta bitwa w tym momencie się odbywa? Wiem, że to jest fajne i tak dalej, no ale wiecie, co innego, jeśli musimy zawalczyć o tą krainę i uzyskać, powiedzmy, satysfakcję z wygranej, a co innego po prostu, gdy ta wygrana jest nam dana siłą rzeczy, że po prostu ile czasu spędziliśmy w tej grze. Więc wiecie, budujecie te wszystkie budynki, zbieracie jakieś tam zasoby, to co już mówiłem wcześniej, no i okazuje się, że w sumie niepotrzebnie to robicie, bo w sumie robicie to tylko po to, żeby jak najszybciej ukończyć to scenario. Akurat teraz fajny element, w sumie fajny i niefajny element jest taki, że gdy przejmiemy właśnie kontrolę nad tą krainą, wykonamy sobie ten Warfront, to ta kraina należy do tej frakcji, aż do momentu, gdy druga frakcja właśnie zbierze odpowiednią ilość materiałów. Sam Blizzard powiedział, że ma być to około 4 do 7 dni i ta rotacja będzie się tak pojawiać. No i oczywiście to jest tak, że jeśli horda ma przejętą krainę, to wtedy Alliance zbiera zasoby. Jeśli Alliance ma zebrane krainy, no, znaczy ma tą krainę, wiecie, pod swoim władaniem, no to wtedy horda zbiera zasoby. Po co chcemy przejąć tą krainę? No i tu jest ten akurat nawet fajny elemencik, ponieważ będą pojawiać się tam różnego rodzaju world questy, misje, rare bossy, jakieś tam
tam, wiecie, world bossy i tego typu sprawy, gdzie będziemy po prostu mieli dostęp do jakiegoś tam kontentu, co przywodzi troszeczkę na myśl Wintergrasp. Niefajną częścią tego jest tutaj to, że przez kolejne 4 albo 7 dni dana frakcja nie będzie miała dostępu do tego kontentu, albo przynajmniej nie będzie miała pełnego dostępu do tego kontentu. 4 do 7 dni to jest całkiem sporo. Wcześniej wspomniałem właśnie o Wintergrasp i tam bitwy odbywały się co parę godzin. No i oczywiście opierało się to na atakowaniu zamku przez jedną z frakcji, druga frakcja tego zamku broniła, ale tam był jeden istotny właśnie ten faktor, czyli to, że było to PvP, player versus player. Ludzie na serwerze zbierali się, wiecie, ogarniali się w jakieś grupki, no i następnie atakowali tą fortecę. No i wiem, bywało tak, że imbalans sprawiał, że dana frakcja kontrolowała przez parę dni właśnie ten zamek, no i przez to mieli dostęp do rajdu, gdzie druga frakcja miała z tym problemy. Natomiast siłą rzeczy i tak występowała jakaś tam rotacja. No i z dzisiejszą technologią właśnie te imbalansy, czyli brak balansu między jedną frakcją a drugą frakcją na serwerze, mogą być po prostu jakoś zredukowane, no i po prostu można to zbalansować tak, aby jakoś tutaj frakcje miały równe szanse. Gdzie jeśli chodzi o Warfrontsy, no to jest to po prostu takie, wiecie, okej, 7 dni, ja już nie mam nic co robić i teraz muszę po prostu czekać. Przy okazji możemy chyba potwierdzić to, że niektóre krainy, w których będą toczyć się Warfrontsy, będą też odnawiane. W tym przypadku mówimy tutaj o Arathi Heightlands, które ma... które w swojej Warfrontowej wersji ma odświeżone tekstury, no i nieco pozmieniany teren, wiecie, mamy nowy zameczek i wygląda ta kraina na bardziej, tak wiecie, 2018 niż to, co pojawiło się w Kataklizmie. Więc ta bitwa będzie instancjonowana, natomiast poza tą instancją ta kraina również się zmieni, co jest takie troszeczkę dziwne, bo z jednej strony będziemy mieli fajnie, ładnie odnowione Arathi Heightlands, a z drugiej strony przejdziemy sobie do krainy obok, gdzie mamy Wetlands, które nadal ma takie po prostu, no, okropne tekstury. Kolejne Warfronty są nadal przygotowywane i z data miningu, czyli wykopywania informacji z klienta gry, dostaliśmy takie informacje, że jedna właśnie taka potyczka, bitwa może odbyć się w The Barrens, inna może się odbyć jeszcze od chociażby w Ilneas. No i wiadomo, scenariuszy na osadzenie takiego konfliktu jest bardzo dużo. Można by zrobić jakąś bitwę o Silvermoon, gdzie przy okazji poszedłby taki bardzo fajny revamp tej krainy. W końcu wypadałoby troszeczkę odświeżyć właśnie samo Silvermoon, jak i okolice. Więc tu możliwości jest dużo. Jeśli chodzi o mnie i moje zdanie. Moim zdaniem zawiodłem się bardzo. Począwszy od tego, co mówiłem na samym początku. Nie jest to player versus player i Blizzard będzie zastanawiał się nad tym, żeby właśnie ten tryb dostosować. Ale bądźmy szczerzy, raz już wprowadzony tryb raczej nie będzie modyfikowany. No i właśnie cała zabawa płynąca z tego, że po prostu gdzieś tam przewagę budujemy nad tym przeciwnikiem, budujemy szybciej budynki i tak dalej. No tutaj zanika, tak? No wszystko to jest bardzo takie meh. I takie bez znaczenia w sumie, bo i tak wygramy. Więc można byłoby to zrobić właśnie w taki bardziej sposób PvP, gdzie, no, przypominałoby to troszeczkę Battleground, ale z drugiej strony byłoby też świetna okazja do tego, żeby powrócić do tych klasycznych bitw, które pojawiły się właśnie na Wintergrasp, czy chociażby na Tol Barad. Brakuje mi właśnie takiego miejsca, playgroundu do PvP, do zabawy. No nie wspominam tu o Ashran, bo Ashran jest słabe. Po drugie, zawsze wygrywane, no... Znowu, kurczę, mamy tutaj troszeczkę takiego odświeżonego kotleta. Tak jak już mówiłem w poprzednim filmie odnośnie Azerite Gearu, że jest to po prostu taki troszeczkę pozmieniany Netherite Crucible, który trafia do gry. Mam nadzieję, że się to zmieni. Tak, tutaj mamy po prostu Broken Shore, gdzie raz jeszcze po prostu nasza frakcja, czy też w tym przypadku, no właśnie w tym przypadku teraz frakcja, wcześniej było to po prostu gracze wpłacali właśnie te swoje resursy, żeby odblokować chociażby jakiś Mage Tower i tak dalej. No teraz to wygląda jak po prostu to, tylko że w Warfrontach. Więc, no, trochę słabo. Gdzie tu jest innowacja? Coś nowego, fajnego. Nie chcę tutaj mówić, że Battle for Azeroth będzie złym dodatkiem, bo nie wiemy. Jest wiele aspektów tego dodatku, które są po prostu świetne, no ale to też nie może przykrywać tych złych stron, a o tych złych stronach powinniśmy mówić, bo może jest jeszcze czas na to, żeby to wszystko naprawić. Chociaż nie sądzę, mając 4 miesiące do premiery, tak duży system jakoś dostosować w inny sposób, więc pozostaje nam nic innego, jak poczekać do najnowszego alfa buildu, gdzie prawdopodobnie zostaną już wstawione właśnie te Warfronty do przetestowania, no i sprawdzić. Również zastrzegam sobie prawo do tego, że jeżeli wyjdą te Warfronty i tak jak teraz troszeczkę na nie, tak wiecie, tutaj narzekam, bo rzeczywiście jest na co, a gdy wyjdą, to powiedzmy docenię parę fajnych elementów, no niekoniecznie to oznacza, że teraz, o kurde, wyszedłem Nexus Hype, kurczę. Nie, szczerze mówiąc, może być parę fajnych elementów, ale nadal problem pozostaje. A co wy sądzicie na temat tych Warfrontów? Możecie napisać na dole w komentarzach. Myślę, że zwolennicy mówienia, że ten dodatek będzie po prostu słaby, no, będą
będą mieli, kurczę, no, pole do popisu. I powiem szczerze, że no, po prostu trzeba zwracać uwagę na te elementy, które są po prostu słabe i dawać jakoś widok. Co sądzicie? Napiszcie na dole w komentarzach, a tymczasem, jeśli wam się odcinek podobał, to zostawcie łapkę w górę, jeśli nie, zostawcie łapkę w dół. Oceny są bardzo ważne i bardzo przyjemne, przede wszystkim dla mnie, dla was też, bo robimy sobie fajne community. Tu macie mój kanał live, tu macie mój kanał normalny, subskrybujcie je. No i tu też macie dwa kolejne filmy. Ale to wszystko od was zależy, jesteście wolnymi ludźmi. Róbcie co chcecie, Boże. Nie słuchajcie jakiegoś gości w internecie. Co wy jesteście, kurde, widzami Boxdela, czy co?